Dzień dobry. Przyjechałem na Zalew Dziećkowice. Teraz wam tam pokażę. A tu wam pokażę, jak transportuję hulajnogę. No niestety tak się nie mieści, więc musi być złożone siedzenie. Ford Fusion. A porządek, bo to jest auto od mojej żony, więc wiecie, jak kobiety mają w aucie. Kurwa ty. Ale żem się wydupił. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Moje buty wyprane, kurwa. Ja pierdolę, panie magna, jakieś... O! Siulów tysiąc. Ja pierdolę. Ale tu się fajnie jedzie. Ale się tu zapierdala. Czekajcie, muszę zobaczyć, no, czy to dobrze nagrywa. No to co, jedziemy. Podobno jest 13 km, żeby objechać ten zalew. No zobaczymy, nie? Na bok. Nie wiem, czy to się da objechać na obkoło, znaczy na pewno się da objechać, tylko że czy obok wody. Kurde, ale to płyty. Po tym piachu było ciężko. No ale lepiej po tym piachu niż... Kurwa. Nie, no. Tu się zaś zakopie, tu się chujowo jedzie. Ale jedziemy powoli. Kurwa. No to jest tragedia. Powiem wam. Przejechać tędy. Czy to się nagrywa? Tu jesteśmy na takim klifie. Zobaczcie, jak to podmyło. Ale tu jest pięknie, spokój. Tylko woda sobie szumi. Dobra, idziemy tędy teraz. Zjechałem tu na chwilę z tej ścieżki. A wracamy z powrotem na ścieżkę. Trochę lasu, to jeszcze muszki. Ale się tu paskudnie jedzie. Kurwa, tu chyba jest ten. O, tu mamy trochę środkowego pasa, to możemy poprzypierdekać. Tu idzie fajnie. Fajne te miejscówki są. Szkoda, że te płyty są tak obok siebie, a nie idzie tym środkiem jechać. Tam znowu nie pojadę, bo za wielki piach. Dobra, zwolnimy znowu do jedynki. O, tam 80%, zajebiście. No nic, słuchajcie, tam nie jedziemy, bo dość, że są te płyty. To jeszcze tam widzę, że jest, tu jest zakaz i ślepa uliczka.
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You znowu mokro, no nie, przecież ja tu nie przejadę. Ale jaja. Które mam się jadę? Ale jaja. Ale jaja. Ja tu tym przejść chyba. Kurwa ty. Ale żebym się wydupił. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Ojo, buty wyprane, kurwa. Ja pierdolę, panie magna, jakieś... O! Siulo w tysiąc. Ja pierdolę. Nie. Nie róbcie mi tego. Nie róbcie mi tego. Ale żem się wjebał. Ale żem się wjebał. Całe buty mokre, kurwa. Zobaczcie, wyprane buty. Dzisiaj wziąłem czyste, kurwa. Tam muszę iść. Jeszcze ją przecieknemy. Ja pierdolę, ja to zawsze się muszę wjebać, Kaś. No już te buty wjebane. Aż ma co płakać, nie? Jedziemy, kurwa. Kurwa. Jakie udupione. Bardzo ładnie wasz pan jest to zrobił. To jest co trasę wybrał. Nie wiem, tam jechać. To jest chuj. O, jeden chuj, tylko pan piąłek. Nie wierzę w to. Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Jest tak sam piąłek. Kurwa, to jest to samo. Czemu by miało być inaczej? Chuj, ja ten wiem. O, fajnie się jedzie. Zapierdalamy po piachu. Co się stało? Ten pomoc się włączył. Kurwa. Ty obejście to. Ty obejście to. Obejście, jak ta hulajnoga wygląda. O kurwa. Ale bym przeleciał przez kierownicę. Ale bym przeleciał przez kierownicę. Ja pierdolę. Cicho, cicho. Cicho, cicho, jesteśmy uratowani może. O. Rafałek drogę znalazł, kurwa. Piękny. Piękną drogę znalazł. Ale się nie poddajemy. Tylko jedziemy. A, tu już coś będzie lepiej. Tu już będzie lepiej. Kaj mu jechać. A, czekajcie. Kurwa. Aha, tam jedziemy do... No to tam jedziemy. Chuj tam.
kilometrów. Też jakieś duże domki mają. Jakieś kempingowe, to też jakoś stoi. O, kiedyś za śpiachem się. O, ale to fajna plaża. Zarza też. Ta chwila do łożyska, do roboty. Gdzie co, damy na jedynkę. Zobaczymy, jak to na jedynce pojedzie. A takie szarpanie to też bez sensu. O, mamy ten pomacik. Teraz możemy na spokojnie sobie jechać. Ile tu jest? Trzy kreski? Trzy kreski. No, po takim offroadzie to też na pewno więcej zżera tej baterii. Ale powiem wam, chyba ostatni raz tu na niej przyjechałem. To ciężki teren na taką hulajnogę. Rozumiem, pojeździć po lesie, ale nie po takim kurwa piachu. Korzenie. Ale mnie nogi już bolą. Szkoda też, że ten licznik się kasuje, jak wyłączycie, nie? Hulajnogę, no ale chciałem, żeby trochę dychło. Jest za dużo, to na mnie dychło. Dychnie co w domu, nie? Jest za dużo, to na mnie dychło. Dychnie co w domu, nie? No jedynce, jak widzicie, daje rady. Po tych na korzeniach i po tym piachu. Może na kamerze tego nie widać, ale to naprawdę jest piach. Kurwa, zwolnię. Bo ja naprawdę złamię tą kierownicę za chwilę. Do szczelu. O, ale tu fajna plaża. Ulalala, ulalala, ale się tu zapierdala. Czoło mnie spędzi, ale no nie podrapisz się kurwa, bo jak puścisz kierownicę, to się wyjebiesz. Chociaż, a, jest, lepiej. Lepiej, co tu kurwa jest? Co tu kurwa jest? O, siuba w tym. Ale korzenie, moje nogi. Już mamy 12 km. Tu było mokro. Nie chciałbym tu w tym błoto jechać, jak tu było błoto. Ładnie to musiało być, kurwa. Nadupiony. Jesteśmy uratowani. Tu jest jakaś droga po lewej. Gdzie na tym rogu?
Ale droga, kurwa, z piachu. Dobra, jedziemy tędy. Ale już nie ma daleko, panie. Pyk, czekajcie. Ja się muszę, kurwa, zobaczymy, ile jeszcze mam baterii. 44% starczy. Trzeba się posmarać po nosie. Jedziemy dalej. Powiem wam, jak ta hulajnoga wytrzymie, to naprawdę jest odporna. A z drugiej strony, no nie wiadomo, że tu aż takich terenów nie ma, ja coś tak nie zapierdalam. Pamiętajcie, aby dokręcać ten wichajster w kierownicy, bo ona się luzuje, ewentualnie się też układa, nie? Jak dokręcicie, jak wyciągniecie z auta czy tam skądś, to ona się trochę ułoży zawsze. O, jesteśmy już przy autach. No to czyli słuchajcie, no zobaczcie. Wyszło mi 14 km. Według mapy 13. Ale też jechałem inaczej. Więc jeżeli teraz bym miał zły ustawiony na 10 cali, to by mi pokazało, że już przejechałem 16. No to bez sensu to jest, nie? Jesteśmy tu, gdzieśmy startowali. Wyszło... Nie no, gdzie, co ja mówię? Wyszło 12 km. 12 km, a miało być 13. Objechałem całe to jezioro. Jezioro, czy staw, czy zalew. Zalew, Dziećkowice. Dobra, jadę do auta. No i co? Dzisiaj taka przygoda była. Powiem wam fajnie. Upierdolony cały, ale zadowolony. Wkładamy hulajnogę do auta i jedziemy do domu. Na razie.